Witam w moim pierwszym unboxingu na YouTube. No widać, paczek jest dużo. No i takie pytanie, moi mili widzowie, do Was. Czy rozpakować je po prostu na filmiku, czy po prostu pokazać już po otwarciu? No, według mnie tak będzie szybciej. No teraz Wam pokażę, jak Wam rozpakowuję, ale to potem przyspieszę. No to zaczniemy może od tych łatwiejszych paczek. Tylko ustawię statyw. O, ustawię tak. No i zaczynamy. Mocno zapakowana w te paczki. Najgorzej poszła paczka oczywiście z Gildii.pl. No i teraz zacznę pokazywać, co mniej więcej przyszło. O, fakturę tu schowam. No i to zaczynamy. Pierwszy ton Spice Wolf, tak jak mówiłem, ostatnio brakowało mi. Teraz to nadrobiłem. No nie pokażę dalej, wiadomo czemu. One Punch Man, 10 tom. Powoli uzbieram już moją kolekcję do końca, ale to powoli. No, mój Berserk, 14 tom. Dark Fantasy pełną parą, jak to mówiłem, niektórzy youtuberzy. Tom 16, Berserka, 15 jeszcze nie jest zamówiony, ale to się zamówi w następnej komplecie. No wziąłem, bo były po prostu na promocji. Tego jestem ciekawy, Cross Regali, nie czytałem jeszcze. Sprawdzę, na czym to mniej więcej... O czym to w ogóle mniej więcej jest, bo nie kojarzę nic. Nic. Jedna tomówka. A, zobaczymy. Może będzie fajnie. Dalej mamy Spice Wolf, tom 11. A, tak jak mówiłem wcześniej, że będę kupował. Soul Eater, tom 15. Powoli idę do końca serii. Dragon Ball Super. No, jako fan Dragon Balla. Oczywiście muszę nadrabiać serię. Uwielbiam Dragon Balla. Chociaż super nie oglądałem jeszcze, więc zadowolę się mangą. Starego też będę uzupełniał Dragon Balla. Akame ga Kill. Trzeci tom. Drugi. Ogólnie seria miałem ciągła, dlatego zacząłem ją kupować. Czwarty tom. Więcej powiem, nie czytam jeszcze tych tomów, to nic nie powiem. Tokyo Ghoul Re, tom czwarty, trzeci tom, zapomniałem kupić, ale to nam robię. No i ostatnia z polskich mang to jest One Punch Man, tom piąty. Też kupiłem tak dziwnie, po prostu były tańsze. Teraz pokażę te angielskie mangi. Niestety jedna angielska manga mi nie przyszła, jestem niezadowolony, nie wiem czemu, ale mam nadzieję, że przyjdzie mi w następnym tygodniu. Może jakiś zrobię, nie wiem, następny unboxing, bo w sumie ma jeszcze mi przyjść 6 innych mang. To zobaczymy.
Po prostu tak. Ten Indy 7 tą trzeci. On bardzo świeci. Trinity Seventon drugi. Oczywiście w języku angielskim. Trinity Seventon czwarty. Łapie ostrość. No, łapie ostrość. A, tak nie więcej wygląda. No i jeszcze nowa seria w sumie. W tej ostatniej serii, co pokazywałem po angielsku. No może pokażę jakąś stronę ze środka, przecież nie mogę wszystkiego pokazać. Zapakowane, ja pierdzielę. Zobaczymy, czy mogę wam pokazać coś. No, mogę wam pokazać, nie wiem. Z czym ma tu się do czynienia. No, to był mój w sumie pierwszy unboxing. No, jakoś nie jest oczywiście jak najlepsze, no to w sumie pierwszy raz jak robię jakiś unboxing. No, poprzedni filmik to też był mój w sumie pierwszy jako update, a to był mój pierwszy unboxing. Ale w następnym tygodniu postaram się nadrobić to, co przyszło. To nie przyszło, bo przyjmie jeszcze 6 mang. 7 mang w sumie, jedna angielska. No i to na razie tyle. I ocencie, czy lepiej po prostu pokazać wam po otwarciu mangi, jakie przyszły mi, czy po prostu otwierać podczas kręcenia filmiku. Dla mnie to jest strata czasu. Lepiej od razu pokazać, co przyszło, nie? Wiadomo, krótszy filmik. Nie każdy ma czas. No to w każdym razie dzięki za oglądanie, no i cześć.